Cześć. Chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć trochę o kowrotku z ProPassion. Jest to sprzęt, który przez wielu wędkarzy jest porównywany z Ryobi Zauberem i ze SpRed Arct. Są teorie, że te kowrotki w sobie mają wiele wspólnych elementów. Niezależnie od tego, na pewno można powiedzieć jedno, że jest to sprzęt, który oferuje bardzo przyzwoitą jakość za przystępną cenę. Ja teraz postaram się go złożyć. Mamy skręcaną rączkę, nieskładaną. Oczywiście standardem jest blokada biegu wstecznego, osiągnięta dzięki łożysku oporowemu. Dodatkowo mamy w modelu Passion 6 łożysk kulkowych. Moim zdaniem to spokojnie wystarczy na tego typu kowrotek. Wyścig w ilości łożysk w kowrotkach wcale nie ma takiego dużego znaczenia. Dużo większe ma to, w jaki sposób został cały kowrotek spasowany i zmontowany oraz z jakich materiałów został wykonany. Z ProPassion jest wykonany z bardzo solidnych materiałów. Pomimo tego, że tu jest użyte sporo części plastikowych, ale jest to specjalny plastik grafitowy, technologia grafitu, który powoduje, że te kowrotki są trwałe. W związku z tym każdy, kto potrzebuje sprzętu przyzwoitej jakości za umiarkowaną cenę, powinien być z niego zadowolony.